Witam serdecznie w kryminalnie na taśmach z tej strony Justyna i jeszcze w tym odcinku zostaniemy w Wielkiej Brytanii. Znów zrobimy skok ze Szkocji do Anglii, gdzie opowiem Wam o sprawie, która być może jest już Wam znana. Jeśli tak, to mam nadzieję, że mimo wszystko zechcecie wysłuchać mojego opracowania tej historii. Zacznijmy zatem od samego początku i poznajmy pierwszego bohatera naszego podcastu. Steven Griffiths urodził się 24 grudnia 1969 roku. Dorastał w Dewsbury w West Yorkshire. Miał dwójkę rodzeństwa. Ojciec, Steven Senior, handlował mrożonkami, a matka, Moira, pracowała jako telefonistka. W 1982 roku, kiedy Steven miał 13 lat, jego rodzice postanowili się rozwieść. Wbrew temu, że Moira była notowana, miała kryminalną przeszłość miała na swoim koncie wyroki za oszustwa to dzieciaki zostały właśnie z nią. Nasz bohater, czyli Steven, bardzo przeżył rozwód rodziców, bo był bardzo blisko ze swoim ojcem, i kiedy ten się wyprowadził, to trudno było mu się z tym pogodzić. Chłopak był uważany za dziwaka mało się odzywał, nie socjalizował się z dzieciakami z sąsiedztwa, nie chciał się z nimi zadawać. To nie tyczyło się tylko jego rówieśników, ale też i dorosłych. Po prostu nie lubił z nimi rozmawiać. Gdy jakiś sąsiad zatrzymywał się, by się z nim przywitać, uciąć sobie pogawędkę, to Steven nie był chętny, prawie w ogóle się nie odzywał. Miał problemy z nawiązywaniem przyjaźni nie tylko z dzieciakami z sąsiedztwa. W szkole również nie miał przyjaciół, nie miał kolegów nawet, ale za to był bardzo utalentowany. I jeżeli chodzi o naukę, to radził sobie wyśmienicie. Był bardzo inteligentny i nauczyciele uważali, że ma potencjał. Z tego też powodu jego rodzice jeszcze na chwilę przed rozwodem postanowili się dogadać i pracować na tyle ciężko, by posłać Stevena do płatnej szkoły. Czuli, że ich syn na to zasługuje. Byli bardzo dumni, kiedy nauczyciele wypowiadali się o nim w samych superlatywach. Chcieli zapewnić mu najlepszą edukację i lepszy start w przyszłość. W związku z tym, nasz bohater ukończył prestiżową Queen Elizabeth Grammar School, która jest nie tylko renomowana, ale też i bardzo droga. Jest to szkoła publiczna, ale płatna. Z tego, co czytałam, to w momencie, kiedy Steven tam uczęszczał, to rok nauki kosztował 9 tysięcy funtów. Teraz ta kwota wzrosła do 12 tysięcy, zatem jest to naprawdę sporo pieniędzy. Ale, tak jak mówiłam, Moira i Steven Senior uważali, że warto, więc co roku te kilka tysięcy funtów na naukę syna wykładali. I tak jak wspominałam, po rozwodzie rodziców, Steven został z matką. Moira nie radziła sobie w roli samotnej matki. Była typem imprezowiczki, która zaczęła zaniedbywać swoje dzieci kosztem imprez i przelotnych romansów. Przez ich dom przewinęło się mnóstwo obcych facetów, i szczerze mówiąc, Stevenowi się to w ogóle nie podobało. Na początku udawał, że nie widzi. Albo przynajmniej starał się udawać, ale było to coraz trudniejsze i w końcu zaczął się buntować. Postanowił ukarać swoich rodziców za ten rozbud, w sposób, który zraniłby ich do głębi, mianowicie przestał się uczyć. Przestał się starać. Po prostu stał się leniwy, nauczyciele przestali wypowiadać się o nim pochlebnie, miał problemy, dostawał uwagi, nagany. Stopnie również miał bardzo słabe. Postanowił zmarnować pieniądze swoich rodziców, pieniądze, które przeznaczali na niego, te 9 tysięcy funtów rocznie. Ale to nie wszystko. Krótce później Steven zaczął przejawiać niezdrową obsesję na punkcie broni. Nie wiem do końca, ile mógł mieć wtedy lat. Głównie interesowała go broń biała, noże, sztylety. Miał także takie. Metalowe gwiazdki do rzucania. To się chyba nazywa Shuriken, ale nie jestem pewna. W każdym razie te noże sztylety trzymał w Etui i zaczął to wszystko, te wszystkie rzeczy przynosić do szkoły. Przychodził za swoją małą teczką, otwierał ją i pokazywał zainteresowanym dzieciakom swoje noże. Opowiadał o nich, a nawet prezentował, jak ich używać. Chyba nawet rzucał na korytarzu tymi gwiazdkami, szurikanami. Czy jacyś nauczyciele to widzieli, czy była jakaś interwencja, to tego niestety nie wiem. Możliwe, że była, ale nie będę spekulować, bo nie natknęłam się na to w źródłach. Do niezdrowego zainteresowania nożami doszło także, niestety, znęcanie się nad zwierzętami. Mamy tutaj świadków, w tym przypadku sąsiadów gryficów, którzy widzieli, jak Steven strzelał sobie do ptaków z wiatrówki, a kiedy jakiegoś trafił, to go dobijał, skręcając mu kark gołymi rękami. A następnie, żeby tego było mało, dokonywał na nim sekcji. I to wszystko działo się w ich ogródku. I widzieli to sąsiedzi, którzy zaznali, że robił to wszystko z wielkim uśmiechem na ustach. Do zainteresowań Stevena należało także czytanie o seryjnych mordercach. Miał dużo książek traktujących o różnych przestępcach, głównie brytyjskich. A Jack the Ripper czy Rozprówacz z Yorkshire to byli jego ulubieńcy. Co w tym takiego dziwnego zapytacie? Przecież w naszej społeczności True Crime takie książki o mordercach, ich zbrodniach to są standardowe pozycje na półce. Tak, tylko znów u Stevena to też przekroczyło pewną granicę. Czytał o tych wszystkich seryniakach i był nimi wręcz zafascynowany. To znaczy, chciał być taki jak oni. Chciał im dorównać. Innymi słowy, miał w planach, Pozbawić kogoś życia. Marzył o tym. W tamtym czasie na ścianach toalet, w szkole, do której uczęszczał Steven, zaczęły pojawiać się dziwne napisy. Napisy grożące śmiercią nauczycielkom pracującym w tej placówce. I tutaj podkreślam, te groźby tyczyły się jedynie pań. Podejrzewano, kto może stać za tymi napisami. Mowa tutaj o Stevenie. Ale właściwie to nikt nie złapał go za rękę, więc były to tylko domysły. Podsumowując, mamy tutaj obsesję na punkcie broni seryjnych morderców, wznęcanie się nad zwierzętami. I jeśli przyjąć, że autorem napisów na ścianach w toalecie w szkole był Steven, to także i groźby wobec nauczycielek. Co może pójść nie tak? Dochodzimy do roku 1986. Wtedy Steven ma 16 lat i decyduje się porzucić dalszą edukację. Rzuca szkołę tak po prostu z dnia na dzień. Szkołę, za którą rodzice płacili grube pieniądze. W każdym razie, skoro się nie uczy, to zaczyna pracować. Nie wiem, czy to rodzicom ukazali, czy jak to wyglądało, ale rzeczywiście imał się różnych prac, jednak w żadnej nie zagrzewał długo miejsca. Chłopak zaczyna się staczać. Zarówno matka, jak i ojciec nie mają nad nim praktycznie żadnej kontroli. Robi co chce, dosłownie. W wieku 17 lat Steven zaczął kraść w sklepach. Na początku uważał, starał się to robić tak, by nie zostać złapanym. Ale później postępował coraz śmielej. Ryzykował tym, że ktoś go w końcu złapie. I rzeczywiście tak się stało. Został przyłapany na kradzieży w supermarkecie w Leeds. Przez kierownika sklepu, menadżera sklepu. Mężczyzna chciał go zatrzymać i wezwać policję, i w ogóle nie spodziewał się, co za chwilę nastąpi. Steven był uzbrojony, miał przy sobie nóż. Wyciągnął go i przeciągnął tym nożem po twarzy kierownika sklepu. Cięcie na pół głowy, krew się leje, ludzie nie wiedzą, co się dzieje, ogólnie szok i panika. Nie wiem, jak to się dalej potoczyło. Czy ktoś Stevena zatrzymał do czasu przyjazdu policji, czy może zbiegł i później go złapano. Niemniej jednak został w końcu aresztowany. Jeśli chodzi o tego menadżera sklepu, to mężczyzna przeżył, doszedł do siebie, ale to rozcięcie było tak rozległe, tak poważne, że lekarze musieli mu założyć aż 19 szwów. Chłopak został aresztowany, postawiony przed sądem i skazany na 3 lata więzienia. Gdy przebywał w zamknięciu, to nieustannie mówił współwięźniom i też strażnikom, że chce w przyszłości zostać seryjnym mordercą, że chce zabijać. Ale szczerze mówiąc, nikt w to za bardzo nie wierzył. Ani jego kumple z celi, ani strażnicy nie przywiązywali do tego wagi, bo uznali, że Steven chce po prostu takim gadaniem zwrócić na siebie uwagę. Uwielbiał być w centrum wszystkich zdarzeń, szokować. I nie uważaliby rzeczywiście chciał to zrobić, nie traktowali go poważnie. A może powinni, tak patrząc z perspektywy czasu, ale nie będę uprzedzać faktów. Czy gdy Steven przebywał w więzieniu, to ktoś zainteresował się jego psychiką? Bo dobrze, on sobie tutaj mówi, że chce zostać seryjnym mordercą, zabijać ludzi. To, że nikt go nie traktuje poważnie, to swoją drogą, ale może warto byłoby mu się przyjrzeć, sprawdzić, czy ma jakieś zaburzenia. Bo może jakieś ma, skoro tu jest, skoro pociął twarz niewinnemu mężczyźnie próbującemu wykonywać swoją pracę. Ale nie. Zdaje się, że żadnej ewaluacji nie przeprowadzono i po odbyciu połowy zasądzonego mu wyroku Steven powrócił na łono społeczeństwa. Nastał rok 89. Chłopak miał 19 lat. Był na zwolnieniu warunkowym. Jeżeli ktoś myślał, że ten pobyt w więzieniu w jakiś sposób go odmienił, że stanie się teraz lepszym człowiekiem, nie będzie łamał prawa, to niestety, ale się rozczarował. Steven znów trafia do więzienia, bo zostaje u niego odkryta wiatrówka, a zgodnie z warunkami jego zwolnienia, nie mógł posiadać żadnej broni. Idzie więc do więzienia znów. Ale źródła mówią, że nie na długo, zdaje się, że wyszedł w roku 1990. I w roku 1991 Steven znów zostaje aresztowany. A to dlatego, że przyłożył nóż do gardła nastolatce i groził jej śmiercią w miejscu publicznym. Wyglądało to tak, że Steven spędzał czas na mieście i obok niego stała grupa nastolatek, dziewczyn. Te nastolatki z czegoś się śmiały i Steven pomyślał, że to właśnie z niego się śmieją i bardzo się zdenerwował. Wyciągnął z kieszeni nóż i przyłożył go do gardła jednej z dziewczyn. Za ten incydent skazano go na dwa lata więzienia i tym razem postanowiono ocenić jego zdrowie psychiczne. Stwierdzono, że jest tutaj angielskie wyrażenie schizoid psychopath. Nie wiem, jak dobrze przetłumaczyć ten termin, nie jestem psychologiem, więc też nie chcę niczego przekręcić, ale podejrzewam, podkreślam, tak mi się wydaje, mogę się mylić, że stwierdzono, że ma osobowość schizoidealną. Czyli, tutaj definicja z internetu, jest to zaburzenie osobowości cechujące się tendencją do izolowania się, niewytwarzania silnych związków. Oraz wycofywania się z kontaktów emocjonalnych i społecznych, uznawania ich za niepotrzebne. Przy dużej wewnętrznej wrażliwości wyrażanie uczuć jest ograniczone, co powoduje pozorny chłód i dystans uczuciowy. Pacjentów ze schizoidalnym zaburzeniem osobowości nie obchodzą ani pochwały, ani nagany. Osoby cierpiące na to zaburzenie na ogół działają samotnie, często żyją w świecie marzeń i fantazji. Posiadają małe rozeznanie w kwestii swoich celów życiowych, potrzeb czy długoterminowych planów. Są skłonne do introspekcji, ekscentryczne, mogą mieć trudność w odczuwaniu przyjemności. Jest to zaburzenie bardzo rzadkie, do końca niezbadane i cierpi na nie zaledwie 1% populacji. Częściej występuje u mężczyzn. Do tego wydaje mi się, że stwierdzono u niego także pewne cechy osobowości psychopatycznej. Ale, tak jak mówię, nie jestem psychologiem, nie jestem lekarzem, więc jeżeli się mylę, to bardzo proszę o komentarz te osoby, które mają jakieś wykształcenie w tym temacie i być może wiedzą, na czym to dokładnie polega. Czy próbowano go leczyć, czy skierowano go na terapię? Nie, został zdiagnozowany. I właściwie to tyle. Nie wdrożono żadnego leczenia. Przez te 7 lat, począwszy od roku 91 do 98, niewiele w życiu Stevena się dzieje. Wiemy, że przeniósł się do Bradford w West Yorkshire, niedaleko Leeds. Wynajął mieszkanie pod numerem 33 na Thornton Road w Holmfield Court. I mał się różnych prac. Nie zagrzewał nigdzie długo miejsca. I tak sobie funkcjonował aż do roku 98. W 98 roku Steven ma prawie 28 lat i postanawia, co nieco w swoim życiu zmienić. Mimo, iż nie czuje potrzeby przebywania z ludźmi, to stwierdza, że w sumie randki z kobietami nie byłyby takie złe. Do tego podejmuje decyzję o powrocie do szkoły, kończy odpowiednie kursy i wybiera się na Uniwersytet Bradford, by tam studiować psychologię. Wtedy też zaczyna być postrzegany jako nieco ekscentryczny, delikatnie mówiąc. Kiedy ktoś pytał Stevena, dlaczego wybrał akurat ten kierunek, co takiego go zainteresowało, że chce się na nim kształcić, czy chciałby zostać psychologiem w przyszłości, pomagać ludziom, nasz bohater odpowiadał: Nie, nie chcę pomagać ludziom, chcę po prostu zrozumieć umysły seryjnych morderców i ich sposób myślenia, i właściwie to tyle. Tylko to się liczyło zagłębić się w umysł zabójcy, by później samemu się takim stać. Steven powoli zaczął realizować swój sekretny plan, stania się seryjnym mordercą. Chciał też wyróżniać się z tłumu. W jego ubiorze była zauważalna fascynacja filmem Matrix, bo zdaje się, że w 1999 roku wyszła pierwsza część tej serii. Steven nosił długi, skórzany płaszcz, ubierał się na czarno, zaczesywał włosy do tyłu, kładł dużo żalu i prawie cały czas nosił okulary przeciwsłoneczne, takie jak w Matrixie nosili bohaterowie. Postanowił też zaadoptować dwie jaszczurki. Nie wiem jaki gatunek dokładnie, ale były to te z tych większych, bo miały około metra długości. Były zatem dosyć spore. I oczywiście posiadanie takich zwierząt. To nie jest nic dziwnego, nic złego, żebyśmy się też źle nie zrozumieli. Z tym, że Steven wyprowadzał je jak psy. Na spacer. Zakładał im smycz i tak po prostu wyprowadzał na zewnątrz, na spacer, ubrany w swój czarny skórzany płaszcz i okulary przeciwsłoneczne. Zabierał także te jaszczurki ze sobą do klubów, na dyskoteki. Kładał je po prostu do plecaka i one sobie tam siedziały. Czasami je wyciągał, pokazywał nowo poznanym osobom, dziewczynom. Był to dosyć ciekawy sposób na rozpoczęcie rozmowy, przyznam szczerze. Wkrótce zyskał też przezwisko Człowiek Jaszczur. Mniej więcej w tym samym czasie poznał kobietę, która później stała się jego dziewczyną i miała na imię Lee. Steven się jej podobał. Uważała, że ma ciekawą osobowość, jest inny niż cała reszta. Jej chęć do spotkań jednak nieco osłabła, kiedy mężczyzna zaprosił ją do domu. Była nieco zaskoczona, kiedy w sypialni nad łóżkiem zobaczyła jego własny portret. Obraz był w sporych rozmiarów, mógł mieć 100 na 70 cm. Przedstawiał Stevena i wisiał sobie na ścianie nad jego łóżkiem. Było to nieco dziwne, ale Lee się nie zniechęciła. Z czasem jednak odkryła, że jej partner ma obsesję na swoim punkcie i uważa, że cały świat kręci się wokół niego. Ale mimo to nadal trwała w tym związku. Zaczęła zastanawiać się nad rozstaniem, kiedy obudziła się w środku nocy i zobaczyła nad sobą Stevena mierzącego do niej skuszy. Po ośmiu miesiącach Lee stwierdziła, że ma dość i odeszła. Mężczyzna nie zniósł tego rozstania najlepiej. Chyba nie za bardzo wiedział, jak ma się zachować, więc umieścił w jej skrzynce pocztowej książkę na temat Davida Berkowica, znanego seryjnego mordercy, znanego jako syn sama. Nie wiem, w jakim celu to zrobił. Czy to miała być groźba, czy prośba o wznowienie związku, nie mam pojęcia. Ale Lee pozostała nieugięta. Steven dosyć szybko pocieszył się po tym rozstaniu. I zaczął spotykać się z kobietą, która nazywała się Zita Pinder. Poznali się przez ogłoszenie w gazecie, kiedyś funkcjonowały takie rubryki randkowe, anonsy. I jak tak zaczęli się poznawać, spotykać, to Zita od razu zaczęła wyłapywać dziwne nawyki swojego nowego chłopaka. Na przykład musiał spać z watą w uszach, bo obawiał się, że kiedy śpi, to robaki mogą mu wpełznąć do ucha. A kiedy te Kawałki waty mu gdzieś ginęły, na przykład, bo gdzieś położył i zapomniał, zawieruszyły się, no to nie był w stanie zasnąć, no bo tak się obawiał duchowadów. Zita była w związku ze Stevenem przez dwa lata, i to, co jest ciekawe, to fakt, że w trakcie trwania tego związku nie było u niego w mieszkaniu. Mało tego, Steven okłamywał ją, że mieszka z rodzicami. Nie ma w domu żadnej prywatności, co oczywiście wiemy, jak było nieprawdą i że generalnie, no, tak słabo się spotykać u niego. Więc widywali się głównie u Zity albo na mieście. Ale pewnego razu Stevenowi powinęła się noga w tych kłamstwach i w końcu Zita odkryła, że jej chłopak mieszka sam. Była zła i zażądałaby w takim razie zabrał ją do tego swojego mieszkania, bo ona chce zobaczyć, jak tam jest, no bo jak to tak, są w związku, a ona jeszcze nigdy tam nie była. Nasz bohater nie miał wyjścia, jak tylko się zgodzić. I gdy kobieta weszła do tego mieszkania, to doznała szoku. Wszędzie było mnóstwo książek o seryjnych mordercach, ich listy, rysunki, jakieś kasety, wideo z przesłuchań. Zdjęcia ich ofiar, jakieś podobizny, plus mnóstwo broni. Ogrom posiadanej przez Stevena broni mocno ją przytłoczył. W salonie miał zamontowane na ścianie dwa miecze samurajskie, na ścianach wisiały także te gwiazdki do rzucania shurikeny. Kilka sztuk kurz, mnóstwo noży, sztyletów. Szczególnie, gdy Zita zobaczyła te kusze, to poczuła dziwny niepokój i lęk. Znała dobrze Stevena, tolerowała jego dziwactwa, ale tym razem to było tego za wiele, plus te wszystkie rzeczy o seryjnych mordercach. Stwierdziła, że to nie jest normalne, że musi jak najszybciej wymiksować się z tego związku, że właściwie to musi jak najszybciej ulotnić się z tego mieszkania, bo nie czuje się w nim komfortowo. Wymyśliła jakąś wymówkę, pojechała do domu i już nigdy do mieszkania Stevena nie wróciła. Następnego dnia zerwała z nim przez telefon i nigdy więcej się już nie widzieli. I tak dochodzimy do roku 2000. Steven ma 30 lat i poznaje kolejną kobietę, Kathy Hancock, która pracowała jako strażniczka więzienna. Zostali sobie przedstawieni na jakiejś imprezie. Od momentu, kiedy Kafi wspomniała o tym, gdzie pracuje i czym się zajmuje, to Griffiths był nią zafascynowany. Powiedział jej, że bardzo kręci go to, że jest taką strażniczką, bo ma władzę. Dodał, że ideałem kobiety dla niego to byłaby policjantka. Steven niemalże się do Kafi przykleił i nie można było go odczepić. Na początku to się kobiecie podobało, że tak o nią zabiega, że jest zazdrosny, ale z czasem stał się też kontrolujący. Gdy tylko zaczęli się spotykać, no to spędzali większość czasu w mieszkaniu kafii. Miała dwa psy, które bardzo kochała i nie chciała zostawiać ich na długo bez opieki. Traktowała je priorytetowo i to się Stevenowi bardzo nie podobało. Czuł, że musi z nimi rywalizować o tę miłość, o uwagę. I z każdym dniem narastała w nim złość i nienawiść w stosunku do tych zwierząt. To, co jest istotne, to fakt, że Kafi miała depresję i leczyła się, brała leki. Steven o tym wiedział i obmyślił plan, jak te leki mogą pomóc mu pozbyć się tych psów, z którymi on przecież tak bardzo musi rywalizować. Pewnego razu siedzieli sobie razem na kanapie w mieszkaniu Kafi. W pewnym momencie dziewczyna wstała i powiedziała, że idzie do Łazienki wziąć swoje lekarstwa. Steven, słysząc to, zerwał się i zaproponował, że przyniesie jej te leki tutaj, a ona niech sobie siedzi odpoczywa. Kafi się zgodziła. Steven korzysta z okazji i zamienia jej tabletki na inne. Nie wiadomo dokładnie na jakie, ale w źródłach jest podnoszone, że łączenie tych leków, które miał Steven, z antydepresantami jest bardzo niebezpieczne. Kaffee popija tabletkę, którą podał jej Steve, i po kilku minutach zaczyna się źle czuć. Jest jej niedobrze, boli ją brzuch, kręci się jej w głowie, nie wie co się dzieje. Jest przerażona, parę razy traci przytomność. Prosi swojego chłopaka, by jej pomógł, ale on wydaje się być w ogóle nieporuszony. Właściwie to się do niej uśmiecha i mówi nie powinno się mieszać tych leków. Kafi nie wie o co chodzi. Czuje się bardzo źle. Dobytuje, co ma na myśli. A Stevena na to o, umierasz. Kobieta nie wie, co ma o tym wszystkim sądzić. Nie może zabrać myśli. Prosi swojego chłopaka, aby zabrał ją do szpitala, bo dzieje się coś złego. A on ku jej największemu zdziwieniu i przerażeniu odmawia. Tak po prostu. I nie wiem, jak kafi to zrobiła, ale pojechała do tego szpitala sama. Na szczęście udało jej się dotrzeć na czas i na miejscu wypłukano jej żołądek. To pomogło i poczuła się zdecydowanie lepiej. Nie mogła przestać myśleć o tym, co wydarzyło się właściwie w jej mieszkaniu. Została na noc na oddziale. Ale następnego dnia rano udała się do swojego domu, gdzie zastała swojego chłopaka. Ale jak zaczęła się tak rozglądać po tym mieszkaniu, to zdała sobie sprawę, że nigdzie nie było jej ukochanych psów. Nie przybiegły się z nią przywitać, nie krzątały się po mieszkaniu. Zapytała Stevena, co się z nimi stało, a ten odparł, że w nocy doszło do włamania i najwyraźniej ktoś je zabrał. Kafie uznała, że to chyba jakaś bzdura, bo jakby rzeczywiście miało miejsce włamanie, to nie dość, że całe mieszkanie byłoby splądrowane, to jeszcze brakowałoby cennych rzeczy. A tak się składa, że wszystko znajdowało się na swoim miejscu: wszystkie sprzęty, biżuteria, gotówka, wszystko leżało tam, gdzie je zostawiła. Pytała Stevena, po co ktoś miałby kraść tylko jej psy, jaki miałby mieć w tym cel. Nie były ani rasowe, ani drogie ale ten nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Kilka dni później, po całym incydencie, Kafi wdała się w pogawędkę ze swoją sąsiadką i opowiedziała jej o swojej nocnej wizycie w szpitalu, o tym włamaniu, rzekomym i zniknięciu jej pupili. Wtedy sąsiadka przypomniała sobie, że tamtego dnia o trzeciej trzydzieści nad ranem, kiedy kafi była w szpitalu, widziała, jak Steven wychodził z mieszkania z jej psami, a następnie wracał bez nich. I naprawdę nie wiem, jak to się wszystko później potoczyło, jakich argumentów Steven użył, by przekonać kafi, by z nim została, bo tak, owszem, byli w związku, nadal. Facet ją otruł, śmiał się w twarz, nie chciał zawieść do szpitala, a pod jej nieobecność wywiózł gdzieś jej psy, nie wiadomo gdzie, i do tej pory nikt nie wie, co się z nimi stało. Czy powiedział jej, że chciał wyprowadzić je na spacer, a one uciekły mu podczas tego spaceru, czy wymyślił coś innego? Nie wiem w każdym razie było to na tyle przekonujące, że Kafi Hancock postanowiła dalej w tym związku trwać. Później wcale nie było lepiej. Steven stał się zaborczy, kontrolujący. W miejscu publicznym musieli trzymać się za ręce, ale nie wyglądało to jak taki czuły gest, bo Steven trzymał kawę jak swoją własność, ściskał mocno i szarpał, by każdy widział, że należy do niego. Zaczął także zarzucać swojej dziewczynie, że zachowuje się niestosownie w miejscach publicznych, że flirtuje z innymi mężczyznami, a to nie była prawda. Uważał, że niewłaściwie się ubiera, ma nieodpowiedni makijaż. Wypaczał jej rzeczywistość. Ale na tym się nie skończyło. Znęcanie psychiczne zamieniło się w fizyczne. Stało się to chwilę po tym, jak zaczęli razem mieszkać. Kafi przeprowadziła się do mieszkania swojego chłopaka. Tak, tego samego mieszkania z pamiątkami po seryjnych mordercach, wypełnionego po brzegi nożami. I innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Pewnego wieczoru, po spotkaniu ze znajomymi, Steven stracił panowanie nad sobą i uderzył kafi prosto w twarz, łamiąc jej nos. Ale to był dopiero początek. Kobieta chodziła posiniaczona, często miała rozcięcia na twarzy, rozcięte usta, brwi. Próbowała się bronić, czasami oddawała te ciosy. W końcu pracowała jako strażniczka w więzieniu, uczono ją, jak postępować z agresywnymi osobnikami. I kiedy oddawała te ciosy, to się Stevenowi podobało. Nakręcało go jeszcze bardziej. Kiedy nic nie robiła, to szybko odpuszczał, nudziła go. Ale gdy walczyła, to było zupełnie inaczej. Uwielbiał wywoływać w niej reakcje. Czuć ten dreszczyk emocji, że ona także może go uderzyć, że on jej na to pozwala. Odejście od Stevena wcale nie było łatwe, ale w końcu, po roku związku, Kafi stwierdziła, że ma dość. Poprosiła przyjaciółkę, aby pomogła jej wynieść rzeczy z mieszkania Stevena pod jego nieobecność. Po wszystkim uciekła do domu swoich rodziców. Zdawać by się mogło, że potem Steven odpuści, tak jak odpuścił Lee i Zicie że znajdzie sobie inną ofiarę. Ale nie. Wyjątkowo nie mógł odczepić się od Kafi. Uważał, że jest jego własnością i nie może tak po prostu od niego odejść. Zaczął ją nękać, prześladować, głuche telefony, groźby, listy. To było na porządku dziennym. Za każdym razem, gdy się przeprowadzała, on zawsze ją znajdował. Za każdym razem, gdy zmieniała numer telefonu, on go odkrywał. Śledził ją, siedział w samochodzie i obserwował, obserwował jej dom. Kaffi oczywiście zaangażowała w całą sprawę policję, weszła także na drogę sądową, Steven miał zakaz zbliżania się, ale nie robiło to na nim wrażenia. Dzwonił do niej i śmiał się do słuchawki, śmiał się w twarz. Jak pamiętamy, Kaffi kochała zwierzęta. Bardzo przeżyła utratę swoich psów i tym razem zaadoptowała małe koty z sąsiedztwa. Były to chyba dzikie koty wychodzące. Czasami siedziały na zewnątrz, czasami puszczała je do domu. Bardzo je kochała. Było ich cztery, z tego co pamiętam. Pewnego razu, gdy Kafi była w domu, to dostała smsa od Stevena. W tej wiadomości twierdził on, że jej dwa koty są martwe. I rzeczywiście tak było, bo znalazła je martwe na zewnątrz. Ktoś ewidentnie je zabił. Za każdym razem, kiedy Kafi się odcinała, to Steven próbował znów znaleźć do niej drogę. Kupił szczeniaka. Zaopatrzył się także w aptece w valium i mu ten lek podał. Następnie próbował odciąć mu ogon. Napisał do Kafi: Mam tu szczeniaczka. Próbowałem odciąć mu ogon, ale nie wyszło. Może pomożesz. Chciał ją wziąć na litość, a Kafi, która kochała zwierzęta, nie mogła przejść obok ich krzywdy obojętnie. Zgodziła się na spotkanie. Udało jej się zabrać szczeniaka, zawiozła go do weterynarza, gdzie też został uratowany. Takie prześladowanie trwało 10 lat. Przez dekadę Steven dręczył swoją byłą dziewczynę, i na nic były nakazy sądowe policja. To wszystko było na nic. Była z nim w związku przez rok, ale nie mogła uwolnić się od niego przez kolejne dziesięć lat. W międzyczasie Steven spotykał się z innymi kobietami, które przekonały się na własnej skórze, jak bardzo potrafi być nieobliczalny i niebezpieczny. Jedna z nich uległa poważnemu poparzeniu, bo Steven wylał na jej brzuch i nogi garnek z wrzącą wodą, kiedy spała. Został postawiony za ten czyn przed sądem, ale zdaje się, że za wiele mu nie zrobiono. W 2004 roku nasz bohater ukończył swoje studia na kierunku psychologia i właściwie od razu zapisał się na kolejne. Zaplanował sobie, że zrobi dyplom z kryminologii. Ale nie była to po prostu kryminologia, tylko coś w rodzaju historii z kryminologią. Generalnie chodziło o zbrodnie na przestrzeni historii wieków. Tytuł jego pracy doktorskiej brzmiał zabójstwo w mieście przemysłowym, śmiertelna przemoc w Bradford w latach 1847-1899. Zatem Steven studiował przypadki XIX-wiecznych morderstw, które miały miejsce w jego mieście. W myśl zasady. Chcesz coś ukryć, zostaw to na widoku. Był bardzo aktywnym studentem, uwielbiał brać udział w różnych dyskusjach odnośnie najlepszych sposobów pozbycia się zwłok, albo jak najefektywniej kogoś poćwiertować. Chętnie brał udział w wycieczkach terenowych, odwiedzał miejsca, gdzie popełniono morderstwa, robił skrupulatne notatki, był zachwycony wycieczką do więzienia Wakefield. A jak wiecie, albo i nie, jest to więzienie, gdzie swoje wyroki odbywają najniebezpieczniejsi przestępcy i jest przezywane jako Monster Mansion. Można tam spotkać Jeremiego Bambera, który zabił całą swoją rodzinę, czy Mika Philpota. Swoje wyroki mieli tam też zaszczyt odsiadywać także Robert Black, Colin Ireland, znany jako Gay Slayer, czy Doktor Śmierć Harold Shipman. Więc nic dziwnego, że Griffiths był przeszczęśliwy, kiedy pojechał tam na wycieczkę. O ile na zajęciach mocno się udzielał, wdawał się w dyskusje, to poza nimi, poza zajęciami, nie socjalizował się zbytnio ze swoimi kolegami z roku. Stał na uboczu i zajmował się swoimi sprawami. Nie miał żadnych przyjaciół. W tamtym czasie też całkowicie odciął się od swojej rodziny. Nie kontaktował się z nimi. Więc rodzice czy rodzeństwo nie mieli pojęcia, co u niego. Ale czy to dla Stevena było coś złego? Nie. To był jego wybór, tak mu było dobrze. Miał swoją własną przestrzeń. I to dosłownie, bo założył profil na Myspace i uwielbiał tam przebywać. A to dlatego, że mógł tam być kimkolwiek chciał. Stworzył sobie profil. Nadał sobie nazwę Vampariah. Nikt nie wie. Jakie jest znaczenie tej nazwy? Są różne spekulacje, ja nie będę ich tutaj przytaczać, bo nie jest to aż takie istotne. Istotne jest natomiast to, co na tym profilu się znajdowało, a można to uznać za taką encyklopedię na temat seryjnych morderców. Steven nie ograniczał się do pisania o zbrodniarzach tylko z Wielkiej Brytanii, ale rozprawiał także o tych z USA, jak i innych stron świata. W sumie nikt za bardzo się nad tym nie skupiał, bo na profilu była także informacja, że Steven jest studentem kryminologii, więc nikt nie uznał jego rozprawek o seryjnych mordercach za niepokojące. Na tym profilu Steven publikował także swoje zdjęcia. Najczęściej pozował na nich z bronią, najbardziej upodobał sobie kusze i to też je najczęściej fotografował. Ponieważ jego życie toczyło się także po części w internecie, to skorzystał z okazji i próbował poznać kobiety na różnych stronach randkowych, ale niestety panie nie były zainteresowane. W związku z tym, jeśli jakaś kobieta wpadła mu w oko, ale nie odwzajemniała jego chęci bliższego poznania, to zaczynał ją prześladować w internecie. Ponieważ zachowanie Stevena z biegiem czasu stawało się coraz bardziej niepokojące, to miał trudności ze znalezieniem kolejnej dziewczyny, czy też może kolejnej ofiary. Miał jednak swoje potrzeby, dlatego też coraz częściej zaczął odwiedzać dzielnice czerwonych latarni w Bradford, gdzie korzystał z usług prostytutek. Robił to tak często, że był już tym dziewczynom znany. Głównie ze swojego niepokojącego zachowania. Często miewał gwałtowne wybuchy złości. Takie wybuchy miewał w swoim mieszkaniu. Sąsiedzi z bloku trochę się go bali. Steven był jednym z powodów, dlaczego w budynku w późniejszym czasie zainstalowano kamerę przemysłową. Kamerę, która później zarejestrowała przerażające rzeczy, ale wszystko w swoim czasie do tego jeszcze dojdziemy. Tym sposobem Dochodzimy do roku 2009. Steven zbliżał się do czterdziestki, i to właśnie wtedy coś się w nim zmieniło. Zupełnie tak, jakby stał się tą postacią, którą stworzył na Myspace, w empariach. Narastała w nim złość i frustracja, głównie dlatego, że nie mógł znaleźć sobie partnerki. O poznaniu w realu nie było mowy, bo prawie z nikim się nie socjalizował, nie miał znajomych czy przyjaciół, więc jego poszukiwania idealnej kobiety rozgrywały się głównie w internecie, na portalach randkowych. Z tym, że żadna z pań nie była zainteresowana znajomością z naszym bohaterem. Po kilku wymienionych wiadomościach ze Stevenem ucinały kontakt i mężczyzna był coraz bardziej zły. W tamtym czasie postanowił zmienić swój wygląd. Między innymi obciął włosy, bo miał takie dłuższe do ramion czy za ramiona nawet. Przestał też nosić te skórzane płaszcze i okulary przeciwsłoneczne. Do 2009 roku mniej więcej pozostawał w tej fazie Matrixa, że tak powiem, bo ubierał się jak postaci z tych filmów. I to jest dokładnie ten moment, kiedy Steven zaczyna powoli wcielać swoje plany i mroczne fantazje w życie. Tak jak wspominałam, do działania motywowała go tylko jedna rzecz: by zostać seryjnym mordercą. Przez cały ten czas, przez lata, usilnie przygotowywał się do tego, by kogoś zabić. Skończył psychologię, studiował kryminologię, spędził cały ten czas ucząc się o ludzkich zachowaniach, ucząc się o przestępcach, o seryjniakach uczył się jak działają ich umysły, jak przeprowadzane są dochodzenia, jak sprawcy osaczali swoje ofiary. Wtedy, w 2009 roku na początku lata, Steven poczuł, że jest gotowy, że jest gotowy, by kogoś zabić. Wychodzi więc ze swojej jaskini, ze swojego mieszkania i zaczyna polowanie. 22 czerwca 2009 roku Steven nawiązuje kontakt z kobietą o imieniu Susan Rushworth. Susan ma 43 lata, jest matką trójki dzieci. W wieku 16 lat rzuciła szkołę, a rok później miała wypadek, na skutek którego rozwinęła się u niej epilepsja. Od początku miała ciężko, ale starała się jak tylko mogła, by ogarnąć swoje życie. Poznała mężczyznę, wyszła za mąż, urodziła dzieci. Ale potem wszystko się posypało. Doszło do rozwodu, zaczęła też brać narkotyki i to właśnie przez narkotyki upadła jeszcze niżej. By sfinansować swój nauk, zaczęła pracować na ulicy. Ale później Susan postanowiła zawalczyć o siebie, o swoje życie, o rodzinę. Zwróciła się o pomoc do rodziców, którzy pomogli jej wygrać z nałogiem. Była czysta i pełna nadziei na nadchodzącą przyszłość. I 22 czerwca 2009 roku Susan wsiada do autobusu. Jedzie do apteki, by zrealizować receptę na leki, które pomogły jej wyjść z uzależnienia. Dzień jak codzień. Z tym, że później nikt więcej już Susan nie widział. To właśnie wtedy poznała Stevena Griffithsa. Szczegóły tego spotkania nie są znane, ale jakimś cudem Stevenowi udało się zwabić Susan do jego mieszkania. Do mieszkania pod numerem 33 w Holmfield Court. Co takiego jej powiedział, czy coś jej obiecał, czy może Susan wcale tak do końca nie skończyła ze swoim nałogiem i gdzieś dorabiała sobie jeszcze jako prostytutka, tego nie wiem. Ale faktem jest, że poszła do mieszkania Gryfica. Kiedy byli już w mieszkaniu, Steven zaczął realizować swój plan. Wszystko zadziało się bardzo szybko. Zaatakował ją, a następnie zabił. Są sprzeczne informacje co do tego, jak pozbawił Suzan życia. Jedne źródła podają, że strzelił do niej z kuszy, a inne, że pobił ją młotkiem. Mogło być też tak, że najpierw strzelił do niej z kuszy, a później pobił młotkiem. Następnie zaniósł jej ciało do łazienki, włożył je do wanny i tam poćwiartował. Użył do tego różnych narzędzi. Zwykłych noży, elektrycznych noży, czy też mieczy samurajskich, które wisiały na jego ścianie w salonie. Gdy Susan została poćwiartowana na kawałki, to pozbył się jej ciała. Różne źródła podają, że zachował sobie kilka części, by móc je potem ugotować, a następnie zjeść. Zniknięcie pani Rushworth zostało zauważone dosyć szybko przez jej rodzinę, która zgłosiła zaginięcie na policję. Nikt nie miał pojęcia, co się stało. Tak jak przez bardzo długi czas policja nie łączyła z jej sprawą Stevena Griffithsa. Co robił Steven po dokonaniu morderstwa? Właściwie to jego życie wyglądało tak, jak przed zbrodnią. Nadal uchodził za dziwaka, kontynuował swoje studia, wciąż miał obsesję na punkcie broni i seryjnych morderców. Przez 9 miesięcy było spokojnie. Nienormalnie. Ale w miarę spokojnie i stabilnie. Był naprawdę zadowolony i dumny z siebie, że nikt nie połączył jego osoby z zaginięciem Suzan. Możliwe, że czuł, że jest nieuchwytny. Powoli przygotowywał się na kolejne polowanie. I wtedy nadszedł kwiecień 2010 roku. Steven poznaje kobietę o imieniu Shelley Armitage. Shelley w tamtym czasie miała 31 lat. Gdy miała 16 lat, to zaczęła brać narkotyki. Jej uzależnienie wymknęło się spod kontroli. Rzuciła szkołę i żeby mieć pieniądze, zaczęła pracować jako prostytutka. Poznała Stevena w dzielnicy Czerwonych Latarni w Bradford 26 kwietnia 2010 roku. Była w pracy. Steven zabiera szali do swojego mieszkania. Kobieta nie wie, że są to jej ostatnie chwile. Znów nie znamy szczegółów tej zbrodni, ale wiemy, że w pewnym momencie spotkania Steven chwyta za jedną ze swoich kurz i strzela do kobiety. Shelley umiera. Griffiths planuje zrobić z ciałem to samo co poprzednio czyli je rozczłonkować, ale tym razem chce mieć pamiątkę. Wyciąga telefon i zaczyna nagrywać. Ten pomysł z nagrywaniem Pojawia się, gdy Shelley jest już martwa i leży w wannie. Steven nagrywa więc jej zwłoki, a następnie je związuje i przewraca na brzuch. Czarną farbą czy też sprejem maluje jej na plecach napis My Sex Slave, moja seksualna niewalnica. Na nagraniu Steven na bieżąco komentuje, co się dzieje, co zamierza zrobić. Słychać też jak mówi Jestem w pariach. Jestem artystą krwawej łaźni. Oto modelka, która mi dziś będzie asystować. To tak w wolnym tłumaczeniu. I później rozczłonkowuje ciało Shelley tak jak zrobił to z ciałem Susan Rushworth. Z tym, że to wszystko jest uwiecznione na filmie. Szczątki porzuca w rzece R. Rusza się transportem publicznym. Z tego co czytałam, to jechał pociągiem. I gdy tak przewoził te części ciała swojej ofiary, to stał się nieuważny. Mianowicie zgubił telefon. Tak, dokładnie ten telefon, na którym znajdowało się nagranie, jak rozczłonkowuje ciało szeli. Są spekulacje, czy Griffith był naprawdę takim niezdarą, czy może porzucił ten telefon w pociągu celowo, by poczuć dreszczyk emocji. Tego nie wiem. Osobiście bardziej skłaniam się ku temu, że nie planował tego robić. Ktoś ten telefon oczywiście znajduje. Nie jest jasne czy przegląda jego zawartość, ale zostaje on dostarczony na komisariat policji. Zanim ktoś w ogóle ten telefon przejrzy, zanim ktoś w ogóle się do tej komórki dotknie na tym komisariacie, to minie nieco czasu. Więc przejdźmy dalej. Po jakimś czasie rodzina Shelley Armitage zgłasza jej zaginięcie. Ale z racji tego, że była prostytutką, prowadziła niebezpieczny tryb życia, to niewiele właściwie można zrobić, i też policja niekoniecznie spieszy się w ogóle, by podjąć jakieś działania w tej sprawie. W każdym razie, tym razem Steven nie czeka już 8 miesięcy, by ponownie zabić. Ten okres jest znacznie krótszy. Już 22 maja 2010 roku. A więc niecałe cztery tygodnie po morderstwie Shelley, znów rozpoczyna polowanie na kolejną ofiarę. Istnieje teoria, która mówi, że to właśnie przez to, że zgubił telefon. Steven obawiał się, że policja znajdzie to nagranie na tej komórce i szybko do niego dotrze. Dlatego też postanowił tyle nie zwlekać i wziąć się do roboty. Zatem 22 maja Steven poznaje Suzanne Bla Pierwsza ofiara miała podobne imię, z tym, że to była Susan, pisane przez 2s i krócej, a teraz mamy Suzanne, pisane przez S i Z i też jest więcej liter. Historia pani Blomeyers właściwie jest bardzo podobna do wcześniejszych, czyli także mamy tutaj narkotyki i prostytucję. W momencie, kiedy poznała Stevena, miała 36 lat i pracowała w dzielnicy Czerwonych Latarni w Bradford. Tak jak w przypadku Shelley, Griffith zwabił Suzanne do swojego mieszkania celem pozbawienia życia. Jednak ta zbrodnia przebiega nieco inaczej. Znamy trochę więcej szczegółów, a to zawdzięczamy słynnej kamerze przemysłowej, znajdującej się w bloku. Kamera uchwyca, jak Suzanne i Steven wchodzą do jego mieszkania mieszkania pod numerem 33. Jednak już chwilę później Kobieta z mieszkania wybiega, a za nią Steven. Wiele wskazuje na to, że mężczyzna zaatakował Susan chwilę po wejściu do środka. Susan przerażona wybiega z mieszkania. Griffiths wybiega za nią. Jest wściekły. Na chwilę znikają z kadru. Najwyraźniej Griffiths dogania Susan i powala ją na ziemię. Kobieta traci przytomność. Steven przeciąga ją bliżej, a następnie... Idzie do swojego mieszkania, skąd bierze kuszę. Wychodząc, pokazuje środkowy palec do kamery. Następnie celuje z kuszy w Suzen i strzela dwa razy, trafiając najpierw w jej tłów, a następnie w głowę. Kobieta umiera na miejscu. To wszystko zostało uchwycone na nagraniu. Później Steven ciągnie ciało Suzen z powrotem do mieszkania. Ale to nie koniec. Jakieś 20 minut później mężczyzna wychodzi z mieszkania, nadal trzyma kuszę, idzie w kierunku kamery. Wie, że wszystko się nagrało. Znów pokazuje środkowy palec, uśmiecha się i potrząsa kuszą. Jest z siebie zadowolony. Właśnie pozbawił kolejną ofiarę życia. Myślę, że zdawał sobie sprawę z tego, że jego dni na wolności są policzone. Nie dość, że zgubił telefon w pociągu, na którym nagrał, jak ćwiartuje ciało Shelly, to teraz kamera uchwyciła, jak morduje Suzanne Myers. Kwestią czasu było więc, kiedy policja wpadnie na jego trop. Musiał się więc spieszyć. Po pokazaniu kolejny raz środkowego palca do kamery wraca do mieszkania. Ale po pół godzinie znów wychodzi, trzymając w ręku puszkę Sprite'a. Znów staje przed kamerą. I wznosi jakby, to ast, biwatuje. Wygląda to naprawdę przerażająco. Niedługo później Steven wyrusza na poszukiwania kolejnej ofiary. Ciało Susan nadal znajduje się w jego mieszkaniu. Stwierdza, że nie ma na razie czasu, że zajmie się nim później. Poznaje kobietę o imieniu Rosalind i bardzo długo stara się nakłonić ją do wizyty w jego mieszkaniu. Ale kobieta jest nieugięta, odmawia. To go złości, ale w końcu nie ma czasu, musi się uwijać. Staje się natarczywy, narzuca się, jest zdesperowany. Rosalind to się nie podoba. Ostatecznie daje mu do zrozumienia, że nigdzie z nim nie pójdzie. Steven wraca sam do swojego mieszkania i rozczłonkowuje ciało Suzen. Następnie rozrzuca jego szczątki do rzeki E w miejscowości Shipley, obok Bradford. I tak dochodzimy do 24 maja 2010 roku. Jest poniedziałek. Mija dwa dni od śmierci Susan Blam Myers. Do pracy przychodzi kierownik budynku, w którym mieszka Griffiths, Peter G. Peter miał wolny weekend, więc nie wiedział, co się działo. Rutynowo zaczyna sprawdzać kamerę, i wtedy też natrafia na ten przerażający materiał, na którym zostało nagrane morderstwo. Natychmiast powiadamia policję. Jak sam później powie, przeżył ogromną traumę z powodu tego, co zobaczył. Do Holmfield Court zostaje oddelegowanych aż 60 policjantów. Sytuacja jest bardzo poważna. Zdają sobie sprawę z tego, jak Steven jest niebezpieczny i nieobliczalny. Wiedzą, że ma broń i że nie zawaha się jej użyć. Padają do jego mieszkania. Zdaje się, że wyważają drzwi. A Griffith po prostu sobie siedzi. Zupełnie tak, jakby na nich czekał. Zostaje aresztowany. Nie stawia oporu. Funkcjonariusze są w szoku, widząc wystrój mieszkania. Te miecze samorajskie, kusze, noże. Te wszystkie rzeczy o seryjnych mordercach, które wyglądały niemal jak ołtarzyki. Na ten moment policja wie tylko o śmierci Suzanne Blamayers. Nie łączą Griffithsa ze sprawami zaginięcia Rushworth i Armitage. Ale kiedy zaczynają ze Stevenem rozmawiać, to on im o wszystkim opowiada. Jest otwarty na rozmowę. W końcu chce zostać rozpoznawalnym seryjnym mordercą. Jak mógłby nie opowiedzieć o swoich zbrodniach, nie pochwalić się. Kiedy detektywi pytają go, czy zabił Suzan, Gryffitz odpowiada, że tak. Ale nie tylko: Zabiłem znacznie więcej, stwierdza. Zapytany o liczbę pokazuje sześć palców. Ale to nie była prawda: nie było kolejnych trzech ofiar. Zrobił to tylko dla zwrócenia na siebie uwagi. Zapytany, dlaczego to zrobił? Jaki miał motyw? Właściwie nie potrafił odpowiedzieć. Bełkotał coś w stylu zabija się, żeby zabijać, nie trzeba mieć powodu. Jestem misantropem, nie mam zbyt wiele czasu dla rasy ludzkiej. Uznawał się za kogoś wyjątkowego, za nadczłowieka. Później obrał inną taktykę. Stwierdził, że za morderstwa nie odpowiada on, Steven ale jego złe alter ego w wępariach. Czy chciał przekonać policję do tego, że był niepoczytalny, że jest chory psychicznie? Możliwe, ale to nie podziałało. Jedyną rzeczą, o której nie chciał powiedzieć policji, było położenie ciał, fragmentów ofiar. Chciał zachować chociaż resztę tej kontroli. Nie chciał zdradzić, gdzie są. Ale to wszystko zmieniło się 25 maja 2010 roku, czyli dzień po aresztowaniu. Wtedy też pewien przechodzień zauważył unoszący się na rzece E plecak. Kiedy wyciągnął ten plecak z wody i zajrzał do środka, to znajdowała się tam odcięta ludzka głowa z tkwiącą w niej strzałą. Później okazało się, że głowa należała do ostatniej ofiary gryfica, Susan Blighmires. W rzece znaleziono także inne części jej ciała. Patolog uznał, że została poćwiartowana na 81 części. W rzece znaleziono także fragmenty ciała Shelley Armitage. Jednak było tego naprawdę niewiele. To potwierdziło, że Steven był odpowiedzialny także i za morderstwo Shelley. Wciąż jednak nie było śladu po Susan Rushworth. Steven nie chciał zdradzić, co z nią zrobił. To znaczy uważano, że postąpił tak samo jak z ostatnimi, czyli również potwierdował, ale nie byli pewni, czy także porzucił szczątki w rzece, czy może gdzieś indziej. Jakiś tydzień po aresztowaniu Stevena w końcu namierzono jego telefon. Więc tak jak mówiłam, trochę policji zajęło nim, w ogóle się nim zainteresowali. Na urządzeniu znaleziono jeszcze więcej dowodów obciążających, więc to, że Steven stanie przed sądem. Nie ulegało wątpliwości. I skoro o sądach mowa, to przejdźmy do procesu. Procesu, który miał być szokujący i huczny. Przynajmniej tego chciał Steven. Dlatego też zatrudnił adwokata pracującego w tej samej firmie, która niegdyś reprezentowała samego rozprowacza z Yorkshire, Petera Sadklifa. I zanim jeszcze przejdziemy do samego procesu, to wcześniej miało miejsce takie wstępne słuchanie, gdzie Steven miał się przedstawić i określić, czy do winy się przyznaje, czy nie. Czy będzie proces, czy nie. I kiedy podczas tego słuchania poproszono, by się przedstawił, to zamiast powiedzieć, Nazywam się Steven Griffiths, pochodzę z tego i z tego miasta, to powiedział tu, cytuję, I am the crossbow cannibal. Czyli nazywam się, jestem kanibalem z kuszą. Ponieważ na tym słuchaniu obecne były media, to zapewne domyślacie się, jak ogromne poruszenie te słowa wywołały. To znaczy, głównie ta pierwsza część tego przydomku, czyli kanibal. Bo gdzieś tam ludzie prasa wiedzieli o kuszy, o narzędziu zbrodni, ale nie mieli pojęcia o elemencie kanibalizmu występującym w tej sprawie. Ja co prawda napomknęłam wcześniej już o tym, że istnieje teoria, że zjadał części ciała swoich ofiar, ale nie jest to potwierdzone. I nadal nie jest. Całkiem możliwe, że Steven wymyślił sobie to tylko dlatego, by jeszcze bardziej zaszokować społeczeństwo, by wzbudzić jeszcze większą uwagę. Co prawda, w pobliżu tego piekarnika i na nim znaleziono DNA jego ofiar. Ale nie jest to jakiś przytłaczający dowód może był kanibalem, a może nie. Istnieje szansa, że rzeczywiście ugotował jakieś części ciała, ale nakarmił nimi na przykład swoje jaszczurki, bo jak pamiętamy, miał dwie duże jaszczurki i z tego co wiem, to kupował im szczury, by sobie je jadły. Natomiast takiego potwierdzenia, czy rzeczywiście dokonał aktu kanibalizmu na swoich ofiarach, nie ma. Pełny proces rozpoczął się w grudniu 2010 roku. Ku zaskoczeniu wszystkich Steven przyznał się do winy, więc zrobił tylko przysługę podatnikom. Następnie sędzia skazał go na dożywocie, ale takie prawdziwe dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego, co jest dosyć rzadkim wyrokiem w Wielkiej Brytanii. Taki wyrok usłyszała między innymi Lucy Ledby, o której opowiadałam kilka tygodni temu. I nie zgadniecie, gdzie Steven został osadzony: w Monster Mansion, czyli w więzieniu w Wakefield, dla najgorszych przestępców do tego samego więzienia, do którego jeździł na wycieczki. Według relacji innych więźniów w Wakefield, Steven bez przerwy siedział i oglądał wiadomości. To znaczy, chciał wiedzieć, co o nim mówią, bo ta sprawa była jeszcze świeża. I wiecie, media szybko tracą zainteresowanie. Pojawiają się nowe tematy, nowe sprawy, nowe kataklizmy, i gdzieś tam to wszystko odchodzi w niepamięć. Życie toczy się dalej. Kiedy historia Stevena na dobre zniknęła z wiadomości, to on w ogóle nie mógł sobie z tym poradzić, popadł w depresję. Inni więźniowie też zaczęli z niego szydzić, żartować, mówili: No i co, chciałeś być sławny, i już nie jesteś. Doprowadziło to do tego, że Griffiths kilka razy próbował targnąć się na swoje życie. Ale według świadków Steven nie robił tego, by naprawdę zejść z tego świata, tylko żeby znów zwrócić na siebie uwagę. Chciał zostać przeniesiony do szpitala o zaostrzonym rygorze, o zaostrzonych środkach bezpieczeństwa, ale jego prośba nie została spełniona. Przez pewien czas rzeczywiście był pod obserwacją psychiatryczną, ale po dziś dzień pozostaje w Wakefield. I jak na razie nic nie wskazuje, by to się miało w najbliższym czasie zmienić. Griffiths do tej pory daje o sobie znać w mediach, w gazetach. Mianowicie wypowiada się na temat swojej pierwszej ofiary, Susan Rushworth, której ciała, jak wiemy, nie znaleziono, i też Steven nie chce zdradzić, gdzie porzucił jej szczątki. Jest to pewnego rodzaju karta przetargowa. Przez lata rodzina Suzan prosiła, błagała Stevena, by ujawnił, gdzie jest ciało, ale on pozostawał niewzruszony. Jeśli już będzie chciał to zrobić, jeśli już będzie chciał ujawnić, co tak naprawdę zrobił Suzan, to na pewno wszyscy będą o tym wiedzieć. Upewni się, że media wyemitują te informacje w wiadomościach i że wszystkie portale będą o tym pisać. Jeżeli tak się stanie, to zrobię aktualizację do tej sprawy. Mam nadzieję, że to w końcu wyjdzie na jaw, bo zasługuje na to rodzina Suzan. Zasługuje na to jej matka, która w tym momencie jest po osiemdziesiątce i boi się, że umrze, nie mogąc pochować córki. I to tyle, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie i jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czekam na Wasze komentarze, łapki w górę i zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się ciepło, cześć i do następnego.